książki. Dzisiaj przychodzę do Was z powieścią historyczną. Jest to książka bardzo, bardzo obszerna, ale również wciągająca. Są to Ludzie z Kości, Paula Lichtarowicz. Tak się książka prezentuje. Taka okładka dość skromna, ale przyciągająca uwagę. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Historia rozgrywa się w przedwojennym Przemyślu, gdzie mieszka Lena wraz z rodzicami oraz z rodzeństwem. Dziewczyna pragnie studiować medycynę, zostać lekarzem, więc całe popołudnia, dnie spędza nad książkami, gdzie poszerza swoją wiedzę. Jej siostra jest bardziej tradycjonalistką i marzy o mężu, rodzinie, dlatego też wierzy w różne wróżby, którego z dnia wybierają się razem na wysłuchanie wróżb. I nie są za bardzo też zadowolone z tego, co usłyszały. Lena ma ogromne wsparcie w ojcu, który wspiera jej pasję do medycyny, który wierzy w jej talent, natomiast matka uważa, że jest to jej tak kompletny wymysł. Powinna zająć się szukaniem męża, założyć rodzinę i zająć się domem. Dziewczyna takiego planu kompletnie nie ma, chce coś w życiu osiągnąć, chociaż w tamtym czasie jest takie dość dziwne, ponieważ większość wykształconych osób to byli mężczyźni, a kobiety zajmowały się domem. Matka Leny chce jak najszybciej ją wydać za mąż i znajduje dla niej kandydata, który wydaje się odpowiedni. Niestety, Lena nie za bardzo zadowolona z tego pomysłu. Mężczyznę traktuje jak swojego przyjaciela. Najpierw była do niego wrogo nastawiona, a później pogodziła się z faktem, że ją codziennie praktycznie odprowadza do szkoły i czeka na nią. Także zaczęła mu się zwierzać i traktuje go jak brata, przyjaciela, z którym nie wiąże żadnej przyszłości. Niestety, kobieta ulega poważnemu wypadkowi i jej matka podejmuje szybką decyzję i dziewczyna wychodzi za mąż, ma już męża, wyprowadza się z rodzinnego domu, ma do rodziny swój ogromny żal, że tak postąpili, ale matka uważała, że przez to, że Lena miała dość duży według nich uszczerbek na zdrowiu, to nikt już jej nie zechce, dlatego wybrała tego pierwszego kandydata i bardzo była zadowolona, że w ogóle ją zechciał po tym wypadku, pomimo że naprawdę nic takiego może wielkości nie stało, po prostu miała problemy też z chodzeniem, nie miała jakichś tam wybrakowań czy coś takiego, jak to było bardzo źle potraktowane wszystko. Lena właśnie nie miała nic do powiedzenia, wszystko się stało wbrew jej woli, ma ogromny żal, tęskni za swoją rodziną, nie może zaakceptować tego, że ma męża i nie chce właściwie nic zrobić w tym kierunku, woli nadal się uczyć i cały czas żyje tą nadzieją, że już niebawem wyjedzie na studia do Krakowa i będzie mogła realizować swoje marzenia. Któregoś dnia okazuje się, że dziewczyna jest ciąży. Jest to dla niej ogromny cios, ogromne zaskoczenie, ale również nie chce tego dziecka, ponieważ wie, że to utrudni jej robienie kariery. Jest bardzo zła, nie wie, co ma zrobić i całkowicie spogubiona. Marzy, żeby w końcu mogła się skontaktować z rodziną, ale niestety została od niej kompletnie odcięta, aby mogła zacząć żyć swoim życiem. Jej mąż robi wszystko, aby kobieta coś do niego poczuła, ale ona jest nieprzejednana i nie potrafi mu wybaczyć tego, że wzięli ślub bez jej woli, bez jej wiedzy właściwie, bez chęci w ogóle jakiejkolwiek. Nikt się nie liczył wtedy z jej zdaniem. Wybucha II wojna światowa, gdzie robi się coraz niebezpieczniej, zaczyna brakować jedzenia i właściwie osoby, które uważało się za bliskie, osoby, które były dla nas dobre, okazują się wrogami. Bardzo trzeba uważać na innych, na to, co się mówi, co robi. Niestety dochodzi do takiej sytuacji, gdzie strach panuje wszędzie i brakuje jedzenia. Jest coraz gorzej. Niestety Lena wraz z rodziną zostaje wygnana na Syberię, gdzie warunki są okropne, jest bardzo zimno, porcje jedzenia są minimalne, takie byle przetrwać, pomimo tego muszą wykonywać ciężką pracę.
Lena walczy o przetrwanie, nie tylko swoje, ale również swojej córki oraz rodziny. Bardzo dużo osób tam ponosi śmierć, widzi głodujące rodziny i zrobiła się wszystko, żeby jej rodzina przetrwała ten trudny czas, żeby mogli coś zjeść, żeby mogli się ogrzać i jakoś przetrwać te ciężkie warunki. Kobieta poznaje mężczyznę. Mężczyznę, który wzbudza ogromny strach, niepokój, ale również obrzydzenie. Jest to mężczyzna, który jest mordercą, zamordował kogoś i wzbudza u wszystkich niepokój. Lena zaprzyjaźnia się z nim, pomimo nieakceptacji jej rodziny. Stara się za wszelką cenę zdobyć więcej porcji jedzenia, jakieś ubrania, czy też żeby jej rodzina mogła się ogrzać w trudnych chwilach, żeby mieli lżej. Trwa walka o przetrwanie, o każdy dzień, o każde jedzenie, o każdą chwilę. Najważniejsze jest to, że są razem, że mogą spędzać ten czas wspólnie, pomimo ciężkich warunków, to na szczęście nie zostali rozdzieleni. Książka jest pełna akcji, wzruszeń, przerażenia, walki o przetrwanie. Powieść historyczna, która pokazuje, że miłość jest najważniejsza oraz rodzina. Nie zawsze możemy zrealizować swoje marzenia, ponieważ los może mieć dla nas całkiem inne plany. Tak jak było w przypadku naszej Leny. Książka jest obszerna, ma 400... Nie wiem, mówię ile... 460 prawie stron. Jest to dość duża cegiełeczka, chociaż bywają grubsze. To czytało się przyjemnie, szybko, ekspresowo, bo wciągała. Byłam bardzo ciekawa, co się dalej wydarzy, a po przeczytaniu połowy to już było w ogóle takie adrenalina, co się dzieje z Leną, z jej rodziną, jak to będzie, jak się ta historia skończy. Naprawdę zakończenie też mnie zasmuciło, wzruszyło i czułam taki niedosyt, ponieważ dawno nie czytałam takich książek, powieści historycznych i zapomniałam, że nie wszystkie historie tego typu mają szczęśliwe zakończenie. Dzisiaj trochę się rozgadałam, ale naprawdę tą książkę warto omówić. Mam nadzieję, że za dużo nie powiedziałam. Niebawem na Instagramie też się pojawi recenzja. Także jeżeli wolicie poczytać też to, zapraszam Was serdecznie. No i chyba to tyle, kochani, na temat tej książki. Przypominam Wam o subskrybowaniu mojego kanału, bo bardzo dużo osób tego nie robi, ale ostatnio bardzo dużo doszło osób, więc bardzo serdecznie Was witam i dziękuję za wsparcie. Naprawdę to motywuje i wspieracie mnie i piszecie mega, mega fajne komentarze, ale również prywatne wiadomości, co mnie też cieszy, bo lubię z Wami mieć kontakt. Pomimo, że nieraz mam jakieś zaległości, to mega fajnie. Także napiszcie, czy lubicie powieści historyczne i co teraz ciekawego czytacie. Może po coś sięgnie ciekawego. Ja też czytam też książkę dość cienką, taką malutką, ale chyba trochę skomplikowaną. Nie wiem, na razie mam do niej bardzo mieszane uczucia. Nie wiem, czy przebrnę przez nią, ale mam nadzieję, że tak. No nic, kochani, nie będę przedłużać. Zostawcie ślad po sobie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!